na osłodę życia często są prezenty. Ja widziałem, że pani Małgosia ma coś w ręku razem ze sobą. Tak. Prosimy. Marianno, wiem, że masz teraz ciężką, trudną sytuację. Przyjmij ten ode mnie prezent, ale powiem ci jedno. Nie martw się. Nie martw się. Jedziemy na tym samym wozie. Klaud Emma poszuka nam chłopa. Pójdziemy razem sobie. W czwórkę na randkę. Dziękuję bardzo. Bardzo co miło. Tam? Czy dowiemy się, co było... Tego kwiatu pół światu. Czy dowiemy się, co było w prezencie? Ten stolik to już taki... Ten stolik naruszony Adrianem Ciosem i jego urodzinami, zdecydowanie. Ukoi. O. Dobrze, damy się pozbierać panią, bo widzę, że się zrobiła atmosfera nie free fightowa w tym momencie. Nie, ja może skomentuję, jeżeli mogę, że... W życiu to jest zaskakujące najbardziej, że nie spodziewasz się jakiegoś konkretnego gestu, szczególnie pozytywnego po danej osobie. A po tej osobie, po której się spodziewasz, tego nie dostajesz. I chcę powiedzieć, że kiedy wchodziłam tutaj do Freak Fightów, to miałam właśnie takie myślenie, że tutaj ludzie przeklinają, wiesz, popychają się, oblewają się jakąś wodą, moczem, nie wiadomo co. Pomyślałam sobie wtedy, że to jest bardzo prymitywne, że w sumie jak tak można i tak dalej. Bo przecież ten świat, z którego ja jestem, to jest taki bardziej poważny, taki bardziej, wiesz, kultura, szacunek, wszystko. A wiesz, okazało się, że teraz, gdy tutaj jestem, to ci ludzie, oni po prostu są transparentni, rozumiesz? Jak mówią, że jak czegoś nie lubią, to mówią po prostu. A inni z tamtego świata, z którego jestem, po prostu się z tym krygują, bo po prostu oszukują. I dziękuję za całe wsparcie od wszystkich osób tutaj z tych Freak Fightów, które dostałam. Od mojego teamu i od ludzi z maty. Bardzo dziękuję. No nie spodziewałabym się naprawdę. To jest piękne. No właśnie, też taką osobą, której chyba nikt nie spodziewałby się w stosunku do ciebie jakichś ciepłych, pozytywnych reakcji, była też Laluna. Czy powiesz nam coś więcej na ten temat? Tak, no tutaj gdzieś tam właśnie z Laluną miałam, chociaż ciężko powiedzieć, że miałam, bo z mojej strony tego konfliktu nigdy nie było, ale wiesz, no wiadomo, ten telefon, potem to uderzenie, gdzieś tam kilka niemiłych jakichś słów i tak dalej. No ogromny konflikt, powiedzmy sobie szczerze, trwający już no 2,5 miesiąca. I to ona wyciągnęła do mnie rękę, rozumiesz, gdzieś tam napisała kilka miłych słów i ponad tymi podziałami, ponad tym konfliktem napisała, że mnie wspiera i potrafiła jako kobietę wesprzeć, tak? I to, no mówię, to są takie sytuacje, które w życiu zaskakują najbardziej, nie?